imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czwartkowy poranek 12 stycznia witam Was, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie i serdecznie Was pozdrawiam z Suwałk, z mroźnej północy. Dzisiaj chcemy ten dzień rozpocząć znowu wspólnie od wsłuchania się w Boże Słowo, które z książeczki z Biblią na co dzień podane jest, czy za tą książeczką podane jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, w 12 wersecie, a także z pierwszego listu Jana, z 2 rozdziału, 5 werset. Chcemy wspólnie teraz w skupieniu wsłuchać się w Boże Słowo. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swojemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Jako słowo refleksji do tych słów, książeczka z Biblią na co dzień podaje nam cytat z Ludwika Pastera: spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata i wznosić się wyżej, zawsze wyżej. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Doskonale wiemy, że pragniemy być tymi, którzy wsłuchują się w słowo Boga, ale wsłuchują się i na tym nie pragną pozostawać, ale pragniemy przecież być także Jego wykonawcami. W jaki sposób zatem być takim wykonawcą Bożego Słowa? Wydawałoby się, że nic prostszego. To jest tak, jak słyszeliśmy przed chwilą te słowa z Księgi Mojżeszowej. Czego żąda Pan Bóg od Ciebie? Wydawałoby się, że tylko, abyś okazywał cześć swojemu Panu, tylko chodził Jego drogami i tylko miłował Go i służył Mu. Tylko. A doskonale wiemy, że w naszej codzienności te tylko to bywa aż, do którego nie potrafimy, nie dajemy rady dojść. Ewangelii świętego Mateusza w 21 rozdziale Jezus przytacza opowieść o dwóch synach, których ojciec kolejno odwiedza i prosi o pracę w winnicy. Pamiętamy tego pierwszego, który na słowa ojca reaguje: tak jest, Panie. I później nie robi nic. Ale też i drugiego syna, który w pierwszej chwili ociąga się, potem ta jego wewnętrzna refleksja, w pewien sposób może wyrzut sumienia względem ojca i jego słów, sprawia, że idzie do tej pracy. Czasami wydaje się, że wielu chrześcijan w swoim życiu na Boże Słowo trochę reaguje jak ten pierwszy syn. Tak jest, Panie. Wysłuchałem. Wspaniale. Ale za tym nie idzie nic więcej. Czasami jednak mamy też świadomość, że bliżej nam tego drugiego syna, gdzie słyszymy Boże Słowo, zdajemy sobie z tego sprawę, czego Bóg, Pan Bóg żąda od nas. A my, nie chcąc albo nie potrafiąc zebrać się do danego zadania, nie idziemy w tą stronę. A jednak z czasem, reflektując to Boże Słowo i Boże zaproszenie, staramy się jednak ruszyć. Dlatego, drodzy, u zarania tego nowego dnia, u jego początku, pragnąłbym nam wszystkim życzyć, by dziś, wsłuchując się w to Boże Słowo, być nie tylko jego słuchaczem, ale i wykonawcą.
mieć w sobie tą świadomość, że okej, nie raz w życiu usłyszałem już Boże wezwanie, nie raz skierowano mnie do pracy w winnicy, ale nie poszedłem. I może dzisiaj warto sobie też przypomnieć apostoła Pawła, który mówił o tym, że w swoim życiu stoczył dobry bój wiary i zachował tą wiarę. A to znaczyło, że nieraz w swoim życiu nie podjął właściwej decyzji. Nieraz zbłądził, nieraz wypowiedział słowa, które później sobie wyrzucał, ale próbował, działał, starał się jak najpiękniej, by móc potem powiedzieć: zachowałem wiarę. Chciałem mimo tych różnych życiowych przeszkód, życiowych burz, zachowywać tą wiarę, być zawsze gotowymi na to Boże Słowo, które wzywa nas do tego, byśmy działali i byśmy mieli świadomość, że dzięki temu miłość Boża w nas dochodzi do doskonałości. Zostańcie z Bogiem.